Tymoteusz Świątek dla portalu Fight Sport. Tymoteusz, jesteśmy po konferencji prasowej FEN2, przed galą FEN2 8 marca we Wrocławiu. Jesteśmy też już po nagraniach do trailera. Powiedz, to chyba cięższa praca niż to, co Cię czeka w walce, jak myślisz? Bo widać było, że dużo trudności się tutaj sprawia. Mówienie do kamery, robienie ruchów, sesja zdjęciowa. Nie no, problemy. Dzisiaj dowiedziałeś się, że Geralt będzie Twoim przeciwnikiem. Jesteś z tego zadowolony? Jesteś szczęśliwy, że to jest taki rywal, a nie powiedzmy ktoś inny? No, spodziewałem się zagranicznych rywali, przeciwników, ale okazało się, że to jest Geralt. Myślę, że no co, jestem zadowolony, niezadowolony. Po prostu nie widzę przeciwwskazań. Jesteś zawodowcem, wyjdziesz i stoczysz walkę powiedzmy dla rekordu, dla pieniędzy, czy tylko po to, żeby powiedzmy udowodnić, że na krajowym podwórku w wadze kogucie jesteś najlepszy? Nie, dla pieniędzy. Dobrze, a powiedz jeszcze tak, jak będziesz się przygotowywał do tej walki w najbliższym czasie? Zostało 1,5 miesiąca do pojedynku. Zejdziesz w końcu z tej swojej budowy? Czy będziesz pracował na budowie i łączył to z treningami? Czy weźmiesz sobie urlop i powiedzmy do samej walki już będziesz trenował tylko? Szczerze czy wymyślać? Nie mów szczerze. Nie, bo będzie potem, że tego, tamtego. No wiesz co, to będzie wyglądało, nie no, treningi będą po prostu, praca będzie teraz, można powiedzieć, przerwa w pracy, ponieważ będzie okres zimowy i będę trenował codziennie, no. Co mogę powiedzieć? Ja do tej walki gotowy jestem, no muszę wagę zrobić, nie? Zacząłeś już przygotowania? Nie, ogólnie cały czas jestem gotowy. Jesteś gotowy z marszu praktycznie walczyć? Tak, jestem gotowy z marszu praktycznie walczyć, tylko muszę, nie chodzi mi o przeciwnika Geralda, nie ogólnie jestem przeciwnikiem, z każdym przeciwnikiem jestem gotowy z marszu walczyć. Tymoteusz, interesują się Tobą zagraniczne organizacje, masz wysoki rekord, 13-1, tak? 13 wygranych, 1 porażkę. To jest bilans, który już upoważnia do wejścia do UFC, do Bellatora. Gdzie Ty byś się widział najchętniej? Ja? MMA. Nie mam pojęcia. Gdzie mi dobrze zapłacą, tam pojadę wszędzie. Nawet zrobię wagę do 5-7. O, zależy od pieniędzy. Walczysz tylko dla pieniędzy, czy walczysz dlatego, żeby powiedzmy podnieść swoje sportowe możliwości, umiejętności, żeby coś komuś udowodnić, tym hejterom, którzy tak na ciebie jadą w internecie? No to drugie, że chcę udowodnić wszystkim, że jestem po prostu... Wykorzystuję swoje siły, które mam teraz. W młodym wieku i chcę to wykorzystać, no i dobrze mi idzie, no a przy okazji mogę na tym zarabiać. Nie? Czyli co, 25 lat i emerytura? Nie, no gdzie? No, wrócę na budowę. Wrócisz na budowę. Cóż, Tymoteusz, czekamy na tą wielką walkę. Mamy nadzieję, że to będzie pojedynek, który faktycznie, tak jak wszyscy mówią, będzie tą walką roku w wadze koguciej w Polsce. Mimo że ten rok dopiero się zaczyna i dużo walk jeszcze przed wieloma zawodnikami, między innymi przed Tobą, prawdopodobnie przed Gerardem. Więc no cóż, mamy nadzieję, że będą wióry szły. Też mam taką nadzieję. No, ja się raczej nie poddaję, raczej nie chowam głowy, raczej pokazuję głowę, pokazuję gdzie bić, nie? Oj, słyszę tu jakąś asekurację. Gdzie? Dziękujemy bardzo dla portalu Fight Sport. Tymoteusz Świątek. Będziesz miał chujową oglądalność, bo nie przekinałem.